Spółka z o.o. czy spółka cywilna, co się bardziej opłaca architektowi wnętrz? Znaczy, za każdym razem, jak pada pytanie, co się opłaca, to ja muszę odpowiedzieć, to zależy. Natomiast tu trzeba sprawdzić po prostu indywidualną sytuację. Wielkość obrotów, ilość kontrahentów, ilość spraw, potencjał wspólników, ile oni wnoszą, tak? Ile ryzykują i jak ryzykowną działalność gospodarczą prowadzą. Znaczy, no ja nie wiem, czy w architekturze wnętrz możemy popełnić aż tak kosztowne błędy, żeby uciekać bardzo daleko od tej odpowiedzialności, tak? No bo na przykładzie zawsze lubię przykład branży deweloperskiej. Jeżeli ktoś, nie wiem, załóżmy, że dobrze zbadali grunt, ale się jednak osunął, no to jest przyczyna obiektywna, ale budynku nie ma. A ponosimy odpowiedzialność za to, tak? To jest duża odpowiedzialność. Te zdarzenia mogą się wydarzyć. No i musimy sobie odpowiedzieć, czy w naszej działalności gospodarczej, na przykład w mojej działalności, odpowiedzialność jest dość spora, więc warto się odpowiednio zabezpieczać i trzeba sobie odpowiedzieć, czy w tych działalnościach, które prowadzą Państwo, tak też ta odpowiedzialność jest tak duża, żeby brać pod uwagę. Dlaczego ja o tym mówię? Bo zasadnicza różnica między spółką z o.o. a spółką cywilną jest na poziomie bezpieczeństwa, bo w spółce cywilnej odpowiadamy całym swoim majątkiem jak przedsiębiorca za wszystkie zobowiązania naszej wspólnika, tak, znaczy całej spółki w ramach tego przedsięwzięcia, a w spółce z o.o., no spółka z o.o. odpowiada w pierwszej kolejności, a potem zarząd. My posiadając spółkę z o.o. nie musimy być w zarządzie, możemy tam być na przykład zatrudnieni jako architekt wnętrz, a rządzić będzie ktoś inny, ale do tego potrzeba odpowiednich pieniędzy. Natomiast może tak być, tak, i to ten ktoś będzie ponosił odpowiedzialność, a nie my. Można się tak zabezpieczać, to tak zwani słupi. Tak? Można, tak? Natomiast jeżeli skalujemy biznes, no to spółka z o.o. jest forem trwalszym, bo przeżywa wspólników, tak? Także ona też jakby jest lepiej dostosowana do funkcjonowania w otoczeniu kapitałowym, bo jest jakby docelowym modelem funkcjonowania przedsiębiorstwa w systemie kapitalistycznym. I jako taka, jeżeli bierzemy pod uwagę rozwój naszego przedsiębiorstwa, a potem jego przejęcie przez kogoś, na przykład z rodziny, albo z przyjaciela, albo, nie wiem, kochanki, no to możemy to zaprojektować w spółce z o.o., natomiast nie możemy tego zaprojektować w spółce cywilnej, gdzie jest dziedziczenie ten ustawowe wchodzi. I jest to element naszego majątku prywatnego. Znaczy, jakby udziały w spółce z o.o. również są elementem majątku prywatnego, ale w spółce z o.o. na przykład można dookreślić, kto będzie nią zarządzał do momentu zakończenia postępowania spadkowego. W spółce cywilnej również możemy dokonać pewnych zapisów, ale nie są one aż tak bezpieczne. Różnica jest też w poziomie opodatkowania, tak? Bo w spółce z o.o. mamy to podwójne opodatkowanie nieszczęsne, a w spółce cywilnej opodatkowani jesteśmy tylko raz. Więc jeżeli nie prowadzimy niebezpiecznej działalności gospodarczej, to spółka cywilna będzie się nam bardziej opłacała. Tak?